Poniżej przedstawiono wykres funkcji y równa się 2 do potęgi x. No i to jest wykres tej funkcji. Który z poniższych wykresów przedstawia funkcję y równa się minus 1 razy 2 i w wykładniku mamy x plus 3 dodać 4? Wybierz jedną odpowiedź. Mamy tutaj wybrać jedną odpowiedź spośród czterech wykresów. Mamy A, B, C, D odpowiedzi do wyboru. Ale zanim przyjrzymy się tym propozycjom odpowiedzi, to spróbujmy najpierw pokombinować trochę tutaj i przewidzieć, jak ten wykres powinien wyglądać. Po prostu znając wykres funkcji y równa się 2 do x, który tutaj jest na fioletowo narysowany, spróbujmy przewidzieć, jak będzie wyglądał wykres tej funkcji, który powinien powstać z tamtego wykresu przez jakieś przekształcenia. Zastanówmy się, jakie to muszą być przekształcenia. Zróbmy to po kolei. Zacznijmy może od tej części, czyli jak będzie wyglądał wykres funkcji y równa się 2 do potęgi x plus 3. Wiedząc, jak wygląda wykres funkcji y równa się 2 do x. No, może wiesz już, że jak doda się do argumentu jakąś stałą, to to odpowiada przesunięciu wykresu w kierunku poziomym. W tym wypadku będzie to wykres przesunięty o 3 w lewą stronę. Czemu w lewą? To może się wydać nieintuicyjne, ale to łatwo uzasadnić. No, popatrzmy na przykład, jaki jest wykres tej, jaka jest wartość tej fioletowej funkcji 2 do x, jak x jest równe 0. Jak x jest równe 0, to y jest równe 1 i to jest ten punkt tutaj. Natomiast kiedy ta zielona funkcja przyjmuje wartość 1? Wtedy, kiedy wykładnik jest 0, czyli kiedy x jest równe minus 3. Czyli ona tę samą wartość przyjmuje dla x równego minus 3, czyli w tym miejscu. Czyli widzimy, że ten punkt rzeczywiście jest przesunięty w lewo o 3. No, możemy iść dalej. Jak wstawimy x równe 1 do tej funkcji fioletowej, no to wartość będzie 2 i to jest ten punkt tutaj dla x równego 1. Natomiast kiedy ta druga funkcja zielona ma wartość 2? No wtedy, kiedy x jest równe minus 2, bo wtedy wykładnik jest równy 1, czyli to jest ten punkt. No i znowu widzimy, że to jest po prostu tamten punkt przesunięty o 3 w lewo. No i tak będzie z każdym tutaj punktem, że każdy punkt przesunie się w lewo o 3, czyli dostaniemy mniej więcej taki wykres. Tutaj będzie, o, jakoś tak ten wykres będzie wyglądał i tutaj będzie nam rósł. No więc tak będzie wyglądał wykres takiej funkcji przesuniętej o 3 w lewo. No dobrze, no to załatwiliśmy już jedną część. Teraz zastanówmy się, co będzie, jak pomnożymy to przez minus 1. Czyli weźmy wykres funkcji y równa się minus 1 razy 2 do potęgi 3 x plus 3. No to teraz mnożenie przez minus 1 oznacza, że wartość w każdym punkcie zmienić na przeciwną. Czyli tak jak na przykład tutaj mieliśmy wartość 1, x równym minus 3, to teraz będziemy mieli minus 1. Jak mieliśmy w x równym minus 2 wartość 2, to teraz będziemy mieli minus 2. I tak dalej. W każdym punkcie wartość zmieni się na przeciwną, czyli ten wykres po prostu będzie odbiciem tamtego zielonego wykresu względem osi x, czyli będzie wyglądał jakoś tak, że tutaj będziemy mieli asymptotę, a tutaj jakoś tak będzie ten wykres wyglądał. No i to jest już druga część. No teraz zostaje nam ostatni element, mianowicie żeby dodać tę czwórkę, czyli żeby narysować wykres już tej funkcji, o którą nas pytają. Minus 1 razy 2 do x plus 3, dodać 4. No to żeby to obliczyć, żeby to znaleźć, no to musimy po prostu w każdym punkcie dodać 4 do wartości tej funkcji. Czyli na przykład tutaj było minus 1, to teraz będzie, jak dodamy 4, będzie 3. Tutaj, gdzie było minus 2, jak dodamy 4, to będzie 2. W każdym punkcie się doda. No i w szczególności ta asymptota pozioma, która tutaj była dla ujemnych x-ów, która była w zerze, to teraz będzie w czwórce. Ta funkcja będzie dążyła w minus nieskończoności do czwórki. Mogę tutaj tę asymptotę narysować, ona będzie wyglądała jakoś tak. No właśnie, i ten przebieg tej funkcji będzie teraz taki, po prostu tamten różowy wykres się podniesie do góry. Teraz może zastanówmy się, gdzie ona przetnie oś x. Kiedy to będzie równe 0? No wtedy, kiedy ta pierwsza część będzie równa minus 4, czyli tutaj wykładnik musi być wtedy równy minus 1, bo wtedy będziemy mieli w wykładniku minus 1 plus 3 będzie 2, 2 do drugiej to będzie 4, razy minus 1 będzie minus 4, minus 4 plus 4, 0. Czyli tutaj w tym punkcie przetnie nam oś x, ten wykres naszej funkcji, no i tutaj będzie już dążył do minus nieskończoności dalej. Czyli mniej więcej tak będzie wyglądał wykres tej funkcji. No to teraz poszukajmy, czy coś takiego tutaj gdzieś mamy w tych odpowiedziach. Popatrzmy na odpowiedź A.
No tutaj nie jest dobrze. Co prawda asymptota jest tak jak należy dla y równego 4, ale tutaj za daleko na prawo ten wykres ucieka. On powinien w tym miejscu przeciąć oś x, więc to nie jest dobry wykres. Popatrzmy na wykres b. No tutaj w ogóle ta asymptota jest nie po tej stronie, bo on dąży dla dodatnich x-ów, dąży do asymptoty, czyli to na pewno jest źle, zupełnie nie przypomina tego naszego wykresu, którego się spodziewamy. Teraz ten wykres c wygląda bardzo obiecująco. Asymptota jest tak, jak powinna być. Tutaj punkt przecięcia, o którym przed chwilą mówiłem, się zgadza. Zobaczmy, czy te inne punkty, które tutaj znaleźliśmy. Dla x równego minus 1 mieliśmy wartość 2 i to się zgadza. Dla x równego minus 3 mieliśmy wartość tutaj 3 i to się zgadza. Czyli wszystko to, co tutaj na tym wykresie zaznaczałem, się zgadza. Czyli to prawdopodobnie jest dobra odpowiedź, ale na wszelki wypadek jeszcze sprawdźmy odpowiedź D. No nie, no tutaj w ogóle jest nie taki wykres, bo asymptota jest nie po tej stronie. Czyli rzeczywiście to jest na pewno ten wykres. Teraz oczywiście ja to lubię w ten sposób robić, że tutaj sobie przekształcam ten wykres i już wiem, jak on powinien wyglądać, ale można to też zrobić inaczej, bo można po prostu popatrzeć na wzór tej funkcji, który był y równa się minus 1 razy 2x plus 3 dodać 4. No i teraz można właśnie popatrzeć, no jak x jest bardzo duże, ale ujemne, znaczy bardzo duże co do wartości wyjaśnionej, ale ujemne, to wtedy ta część dąży do zera. Więc wartości funkcji w minus nieskończoności dążą do czwórki, bo wtedy tylko czwórka zostaje. Można to przedstawić sobie w postaci takiej tabeli, że jak x dąży do minus nieskończoności, tutaj będzie x, tu będzie y, jak x dąży do minus nieskończoności, to wartości funkcji dążą do czwórki. No i to będzie oznaczało, że tutaj będzie ta asymptota pozioma, wiemy, gdzie ona ma być i że to jest dla x-ów dążących do minus nieskończoności. Następnie możemy wziąć jakieś wartości, na przykład obliczyć dla x równego minus 3, bo to się łatwo będzie liczyć, bo jak się wstawi x równe minus 3, to tutaj w wykładniku będzie 0. Jak w wykładniku jest 0, no to mamy 2 do zerowej, to jest 1 razy minus 1 jest minus 1 plus 4, czyli wartość jest 3. No i weźmy sobie jakiś inny wykładnik, gdzie łatwo jest obliczyć, na przykład minus 1. No i minus 1, no to mamy minus 1 plus 3 to jest 2, 2 do drugiej to jest 4, odjąć razy minus 1 to jest minus 4, czyli wartość będzie 0. No i teraz możemy po prostu popatrzeć na te wykresy, zobaczyć, czy asymptota się zgadza, sprawdzić te dwa punkty i w ten sposób wyeliminować te niewłaściwe wykresy. No tutaj to jest jedyny, który spełnia te warunki, które są w tabeli, że ma asymptotę tutaj właśnie dla x-ów dążących do minus nieskończoności oraz wartość w minus trójce, czyli tutaj jest 3, a wartość w minus jedynce jest 0. Więc można po prostu też tak na to popatrzeć. No ale takie patrzenie na przekształcanie wykresu też jest bardzo pouczające.